Obywatelka to teatralna wersja filmowego dzieła Andrzeja Wajdy Człowiek z marmuru. Spektakl opowiada o losach dziennikarki Agnieszki, która próbuje odtworzyć biografię zapomnianego bohatera Solidarności Kajetana. Obywatel K jest taką napisaną przez cenionego dramaturga Artura Pałygę luźną adaptacją filmu kultowego Andrzeja Wajdy Człowiek z marmuru, tylko przyniesionego w naszą polską dzisiejszą rzeczywistość. Otóż mamy historię Agnieszki, dziennikarki telewizji publicznej, która prowadzi reporterskie dochodzenie, kim jest człowiek, który blokuje budowę autostrady w Polsce. Otóż autostrada jest budowana, wiemy, że społeczeństwo czeka na kolejne odcinki autostrady, ale nie może ruszyć dalej z miejsca, ponieważ na środku jest mała chatka i ogród, w której siedzi właśnie ów tajemniczy mężczyzna, który odmawia współpracy z państwem polskim. Nasza bohaterka Agnieszka spotyka się z różnymi przedstawicielami elit, z rektorem, z biskupem, prezydentem miasta, prezydentem państwa, działaczami prawicy, lewicy i rozmawia o tym, kim jest ten mężczyzna, który blokuje dostęp do budowy autostrady. Okazuje się nim Kajetan S., wielka legenda Solidarności, dzisiaj zapomniana. Człowiek, który widząc, co zdarzyło się po 1989 roku, jak jego przyjaciele, elity zdradziły swoje ideały, ideały etyczne, polityczne, moralne, wycofuje się z życia i uprawia swój własny ogródek. W ten sposób rysuje nam się pewien pejzaż dzisiejszego naszego państwa, dzisiejszych elit, które wyrzekły się ideałów, wartości, które tak ważne były dla nas wszystkich w roku 80 i na początku przemiany, czyli po 89 roku. Spektakl powstał w koprodukcji z Teatrem Nowym w Zabrzu. Obywatelka będzie czwartym wspólnym projektem realizowanym przez Teatr Wałbrzyski i Teatr z Zabrza. Premiera spektaklu Obywatelka w reżyserii Piotra Ratajczaka już 30 kwietnia o godzinie 19. Mieszkańcy Zabrza spektakl zobaczą 8 maja.